Nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch jednakich pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Wspólne klasowe wyjazdy, to od nich zaczynamy dzisiejsze pożegnanie. Nieważne, czy czas wycieczki liczony był w dniach, czy w ilości lekcji, które przepadną. Ważne, że każdy wyjazd dostarczał nam niezapomniane chwile razem, które w ostatnim roku musieliśmy przeżywać niestety tylko przez internet. Powspominajmy. Rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa. Czyż sport nie nadaje się do tego najlepiej? Radość ze zwycięstwa idąca w parze ze smutkiem wynikającym z porażki. Jakie to ludzkie, jakie to normalne, jakie to zwyczajne. Udział w zawodach sportowych. Czy to lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka czy inne dyscypliny były częścią etapu kształtowania naszych osobowości, jak wszystko wymagającym pewnego wysiłku. Niby nie samą szkołą człowiek żyje, ale my często chcieliśmy i zostawaliśmy w niej po lekcjach. Czy było nam jej mało, zapytacie? Tak, dokładnie. Było nam jej mało. To tutaj spędzaliśmy czas tak, jak lubimy, czyli zgodnie z naszymi zainteresowaniami. Na zajęciach rozwijaliśmy nasze skrzydła, by lecieć ku wymarzonym celom. Przy okazji wygrywając różne olimpiady, liczne konkursy. Wydawać by się mogło, że obchodzenie ważnych uroczystości z życia kraju i szkoły musi być sztywne i nudne. Może tak, ale nie w tej szkole. Tutaj chciało się być przy tym, jak tworzyły się nasze piękne wspomnienia. Warto było tu być, by się poznać. By poznać smak zwykłej ludzkiej przyjaźni. Rozmowy, wspólnie spędzony czas na szkolnych korytarzach, a także wypady poza miasto. To także wsparcie, jakie dostawaliśmy w trudnych dla nas chwilach. Bo przecież i takie się zdarzały. Ważne, że nigdy nie byliśmy sami. A czasem łączyło nas coś więcej niż tylko przyjaźń. To coś kształtujące się ze wspólnych zainteresowań, wspólnie spędzonego czasu, zauroczenia drugą osobą. Tak, doświadczyliśmy i tego uczucia, gdy przeszywał nas pocisk miłości. Wśród nas byli i tacy, którzy nie potrafili usiedzieć na miejscu. Działanie, organizowanie życia szkolnego. To wszystko pozytywnie nas nakręcało i dawało góry satysfakcji. Tak bowiem w dziewiątce wygląda praca w samorządzie szkolnym. Każdy z nas lubi wspólne imprezy, a że w tym czasie mieliśmy wyjątkową ku temu okazję, jaką były nasze osiemnastki, dużo się działo. Szkoda, że wchodzić w dorosłość nie można co roku. Drugie liceum ogólnokształcące to 3 lata naszego życia, które zapamiętamy na zawsze, a te kilka wspomnień pokazuje, że mądrość nie zawsze przychodzi z wiekiem, czasami wiek przychodzi sam. Drodzy maturzyści, nasi starsi koledzy i koleżanki, przed Wami jeszcze ostatnie zadanie do wykonania w tej szkole, czyli matura. Życzymy Wam powodzenia. Bądźcie najlepsi. Jest tyle miejsc, do których powrócimy. Mów, niech Twoje słowa zburzą mur. Niech Twoje dłonie zniszczą chłód. Ten nagły chłód, co w sercu przyjdzie.
przyniósł zimę. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Niech każdy dzień dodaje nam sił. Może znajdziemy siebie znów. Chcę tego bardziej niż ty sam. Miłość mocniejsza jest od skał. Obiecaj mi lawinę, uniesienie mu. Chcę być przy tobie blisko, tak. Wiem, że tych słów nie zmieni czas. Dopóki jest, dopóki jest nadzieja. Ta sama chwila. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Ta sama chwila.